Rozdział 104. Okoliczności przyrody i mechaniki kanału Elbląskiego. Z Torunia wyjechałem już nie popełniając drugi raz swojego błędu z ubiegłego roku, kiedy to czekałem na niego na placu 18 stycznia, co skończyło się tak, że ja musiałem ratować się usługami Intercity, a ktoś we Flixie miał darmowe miejsce pole position. W tym roku byłem jednak już cwańszy, chociaż może bardziej uważniejszy w sprawdzaniu miejsca odjazdu. Pozwoliło mi to zająć moje pole position w piętrowym Flixie i na tej oto miejscówce dojechać do Gdańska, gdzie była godzinna przesiadka. Ta godzina tym razem się przydała na spożycie bardzo fajnego obiadku w restauracyjce naprzeciwko dworca PKS w Gdańsku. Rok temu podczas trzeciego Poland Tripu był to schaboszczak, tym razem pojechałem po bandzie i wybrałem sobie z ich menu pieczoną karkóweczkę podaną w sosie piwno-śliwkowym z marynowanymi buraczkami i ziemniakami. 31 zł za danie, które zdecydowanie lepiej wyglądało niż dało się nim najeść, chociaż było całkiem niezłe. Tyle, że było tego stanowczo za mało. Do tego piwko ich własnej produkcji, bo tak się składa, że poza restauracją mają też tam browar, więc rachuneczek był w okolicach 4 dyszek. Po obiadku trzeba było wracać na dworzec PKS, by wpakować się w stojący już na stanowisku autobus PKS-u z Elbląga. Niestety autobus był przelotowy, więc o pole position mogłem zapomnieć, co nie zmienia faktu, że i z tego kawałka jazdy powstał kawałek timelapsa. W tym samym już Elblągu chwilę zajęło mi znalezienie przystanku, z którego odjeżdża 17, bo akurat ona była mi potrzebna do podjechania w okolice mojego noclegu. W Elblągu była to ulica Wspólna 11, gdzie stoi sobie dość spory internat. Aczkolwiek jak na internat, warunki noclegu były tam kozackie. Pokój ze 2 razy większy niż w standardowym akademiku, kibelek i shower na wyłączność, a nawet był kawałek balkonu. Niestety już z takim sobie widoczkiem. Taki zestaw miałem za 85 zł. Za dobę. Troszeczkę drogo, ale za taki standard to cena w porządku. Po większości zaopatrzenia chodziło się, ale częściej jednak podjeżdżało do Biedry 2 przystanki dalej. Ale zdarzyło się chyba raz, że skorzystało się z menu czegoś w rodzaju stołówki na parterze budynku internatu. Zestawik taki sobie, ale jak za kilkanaście złotych może być. Właściwie cały następny dzień to jedna, ale konkretna, bo trwająca jakieś 5 godzin atrakcja. Tą atrakcją był rejs przez kanał Elbląski. Przez pierwszą połowę rejsu nic specjalnego się nie dzieje poza widoczkami ze stateczku płynącego przez środek jezior, roślinnością porastającą brzegi i gdzie niegdzie powierzchnię lustra wody. Od czasu do czasu trafiło się jakieś wodne ptactwo, czasem kilka domków na krzyż, ale to co najlepsze w tym 5-godzinnym rejsie było dopiero przede mną. Mowa oczywiście o całej mechanice kanału Elbląskiego, którego działanie w wolnej chwili przybliżył mi i całej reszcie pasażerów kapitan stateczku. Działa to mniej więcej tak. Maszynista odkręca zawór, który znajduje się przed filarem. Woda w filarze spada do zbiornika spiętrzającego wodę. Dopiero w tym zbiorniku wpada na wielkie koło młyńskie o średnicy 8 metrów, które na swoim obwodzie ma 64 kieszenie. W każdej kieszeni mieści się tona wody. Ze zbiornika spiętrzającego wodę wpada w 3 kieszenie, czyli na koło wpada 3 tony wody. Na kole od strony maszynowni znajduje się wieniec zębaty służący temu, aby przekazać napęd na wał główny, na którym znajduje się sprzęgło i hamulec. Wszystko to poprzez koła zębate jest powiązane z bębnem linowym umiejscowionym w przybudówce. Gdy jedna lina z bębna się odwija, druga w tym samym czasie się nawija. Są 3 liny powiązane. Jest to następująco. Z bębna lina się odwija, poprzez pierwszy zestaw kół naprowadzających jest połączona z wózkiem, który wywozi statek będący na nim. Druga lina od wózka poprzez 3 koła, które zmieniają kierunek liny, jest połączona z drugim wózkiem. Lina numer 3 od drugiego wózka poprzez drugi zestaw kół naprowadzających nawija się z powrotem na bęben linowy. Woda po napędzeniu wózka kanałem roboczym, który biegnie wzdłuż pochylni, zasila w wodę dolny kanał, żeby poprzednia pochylnia miała skąd czerpać wodę na śluzowanie. Rejs zakończył się w Buczyńcu, kompletnym końcu świata, jeśli chodzi o cywilizację, jeśli by nie liczyć parkingu i 2 budek z lodami i jakimiś napojami. O komunikacji z tego miejsca można śmiało zapomnieć, chyba że tak jak to w tym przypadku było, wiedziałem, że niedługo przyjedzie autobus, który zawiezie mnie i całą resztę na miejsce początkowe, czyli niedaleko miejsca, z którego wypłynąłem. Autobus ten okazał się nie tylko czymś, za co kilkanaście tygodni dałem dodatkowo 9 zł, żeby teraz nie martwić się o powrót do Elbląga, ale i zbawieniem przed porządną ulewą, która zaczęła się, gdy ja i cała grupa wsiadała do autobusu. Grupa, która kilkanaście minut wcześniej wypłynęła w rejs z Buczyńca do Elbląga. No cóż, nie zazdroszczę im deszczyku po drodze, ja jednak miałem farta co do pogody. W drodze na dworzec minąłem dość dziwne instalacje na trasie w kierunku dworca, ale może nie będę się podejmował próby opisywania tychże instalacji.
relacji. To trzeba zobaczyć najlepiej na kanale YouTube'owym YouTuber MacGregor w filmie Elbląg i okolice. Co do sensu tych instalacji nawet nie będę strzelał, bo nie mam pomysłu, co mogłoby to symbolizować. Jeśli film obejrzy ktoś z Elbląga, kto jeszcze wie, o co z nim nie chodzi, niech się wypowie w komentarzu. To byłoby tyle na dzisiaj. Dzień jutrzejszy to również podróż autobusowa, ale już w bardziej skomunikowane i przynajmniej w części bardziej uczęszczane miejsce. To miejsce to Krynica Morska. Ale to już w kolejnym rozdziale.